Siemano wariaciki, tutaj wasz ulubiony youtuber, ale w tym filmie nie jestem waszym jedynym ulubionym youtuberem, ponieważ jest jeszcze ze mną dwóch waszych ulubionych youtuberów. Powitajmy wielkimi brawami Bartłomiej Korzekwa. Cześć widzowie, witam serdecznie. Oraz młody Aka Juksi. Witam wszystkich. Witam obydwóch panów, miło mi was przywitać na dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję wam, że wystąpicie w tym filmie i za to bardzo was szanuję. Tak samo jak szanuję te osoby, które klikną teraz ten czerwony przycisk, ale u Bartka Korzekwy na palcu. Łap Bartek. Jest tutaj. Ej, Korzekwa, rzuć do mnie. Dobra, trzymaj. No mam go. No dawaj, klikaj go, żeby był szary. Rzucę go na czoło. Ała. Jak tak bardzo mocno kliknięcie przycisk subskrybuj, to jeszcze możecie kliknąć obok niego dzwonek, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia z mojego kanału. Każda jedna subskrypcja to jest jeden widz więcej i pomagacie mi w rozwijaniu mojej pasji, tak samo jakbyście zostawili subskrypcję u Juksika lub u Bartka Korzekwy na kanale, bo oni mają taką samą pasję jak ja, czyli nagrywanie filmów dla was, a im was więcej jest, tym jesteśmy bardziej szczęśliwi. Tak. Oj, tak. No, ale teraz nie jest gadanie o marzeniach i powiem wam, a co chodzi w tym filmie? Sobie ostatnio idę do domu ze sklepu, no i tak patrzę, o kurde, ale piękne niebo. No i zrobiłem sobie zdjęcie i sobie je ustawiłem na tapetę, o patrzcie, tak wygląda to zdjęcie. I tak sobie, wiecie, myślę, jak ruszyć z tym kanałem. No i tak nagle wpadłem na pomysł, że rozpoczniemy nowe coś na naszych kanałach, czyli taką serię z takich wyzwań, które będą odbywały się między nami i chłopaki będą nagrywali do siebie również takie filmiki. Panowie, o co chodzi w dzisiejszym filmie? Opowiadaj. Każdy z nas daje 5 zł, co powoduje 15 zł. Ile? 15 zł! Widzowie, ja będę bogaty. Żeby wygrać te 15 zł, panowie, będziecie musieli zrobić jakieś ładne zdjęcie nieba. Tak, tak, no zdjęcie nieba, jakieś, wiesz. Ja już sobie teraz zdjęcia, widzowie. Ja się bardzo cieszę, że mnie zrozumieliście. Żeby było sprawiedliwie, to zwycięzcę wybiorą widzowie. Widzowie zobaczą te nasze zdjęcia i wybiorą, które zdjęcie będzie najlepsze. Panowie, zrozumieliście, o co chodzi? Tak, zrozumiałem. Ja zrozumiałem, jak skończę. No to 3! 3! 2! 1! Ośnię ten palec, dobra. I zaczynamy z challenge'em! Masz to, kubico. Ogólnie to nie wiem, czy wy to widzicie, ale patrzcie na to niebo. To niebo jest tak ładne, że aż no do challenge'u muszę je wykorzystać. Muszę to niebo zrobić. Tam jest w ogóle tęcza, ją nie zobaczycie, więc sama mi nawet nie pokazuje. Ale no co, zaczynamy robić zdjęcia. Ogólnie to porobiłem sobie kilka zdjęć, ściągnąłem już kaptur, bo nie pada już tak deszcz. Tutaj macie no zdjęcie, które zrobiłem, zdjęcie, które najładniej wyszło. Zachód słońca, no już trochę szedł, ale było strasznie ładnie. Nie może padało, to wyszedłem sobie te zdjęcia, opłacało się wyjść. A więc za chwilę widzicie proces przerabiania przeze mnie zdjęć. I co? Siema! Dobra, ogólnie mam już tutaj sobie zdjęcie, które zrobiłem. Jak widzicie, one jest trochę słabe, bo nie jest podkręcone. Co jest szybko, wchodzimy filtr kamerą i zmieniamy kolory. I mamy takie owe zdjęcie, dajmy sobie krzywą. Ogólnie jak się powiedzieć, nie mam jakiejś dużej wybitności do przerabiania zdjęć, po prostu nie umiem tego robić, więc robię to po prostu na oko. Dobra, znaleźliśmy chyba to, co potrzebujemy. Czerwony główny. Więc co to daje? O, cholipka. Tak, o to daje. Dobra, dajmy sobie to tak. O, trochę mocno zrobione to zdjęcie. Dobra, mi się takie zdjęcie podoba. Strasznie nie umiem przerabiać zdjęć, ale mi się daje, że takie coś jest okej. Okay. Teraz będziemy robić foty na, tutaj na filmiku Bixo. Pamiętajcie, że się o prsty do góry pod tym materiałem sobie, zwłaszcza, że nie was nie przekupujemy materiały. No, no i co, lecimy. Tutaj mam akurat takie fajne niebo, możesz pokazać. I co? Ja będę walił ten. Wiadro? Nie, fotę. Ja się będzie spoko dosyć. Właśnie to wyszło. Nie no, w miarę kicior jest. Dobra, mamy fotę. Słuchajcie, dobra, mamy już fotę zrobioną. Ta foteczka tutaj właśnie się teraz pojawia na ekranie. Możecie zobaczyć. I co? Lecimy dalej z filmem. Ja nie nagrałem, jak obrałem zdjęcia, nie nagrali. To jest godzina chyba druga w nocy około. Więc co, ja tutaj będę pił wodę z połowa jest, a ona ogólnie, ta butelka ma 1 litr, to 2500 ml. Dobra, możemy dolecieć.
Zajmę, że się udało. Ogólnie powiem wam, że jestem teraz na miejscówce, na której często nagrywam filmy. I mam problem, bo niebo dobre jest tylko tam. A tam właśnie jest, takie są chmury, no. To niebo nie jest w skrócie takie ciekawe. Jest jedno miejsce, które mi za chwilę zniknie. Dokładnie tu. I właśnie te miejsce będę się starał sfotografować. Bartek i Jux nie potrafią tak obrabiać zdjęć jak ja, a więc wpadłem na genialny pomysł. W tym challenge mamy się tylko bawić. To nie ma być jakiś challenge, wiecie, profesjonalny czy coś. I uznałem, że te zdjęcie nieba zrobię telefonem. I oprócz tego, że te zdjęcie zrobię telefonem, to jeszcze je obrobię wbudowaną aplikacją w telefon, w której za dużo nie można zrobić. To idę spróbować zrobić te zdjęcia, to was postawię. A więc odpalam aplikację, aparat i zrobię jakieś zdjęcia. Kurde, tutaj lampę mam obok siebie i tą lampę mogę złapać, to muszę kawałek odejść. Zrobiłem jakieś 3 zdjęcia. Kurde, nie są za ciekawe. Czekaj, spróbuję jeszcze jedno zrobić, ale teraz będzie... O, udało mi się sfotografować jakieś fajne zdjęcie. Tak wygląda. Tutaj macie jakby taki gradient, takie wiecie, jakby przejście koloru. No i tak pomyślałem, że te zdjęcie sobie przerobię. Ja mam tutaj jakiś edytor i pokolorujmy jakoś fajnie. Próbujemy tak wyciągnąć z tego te 3 barwy. Zobaczymy, czy się uda. O, fajnie się pobawię efektem, że dam tinta, że ta tinta zmieni kolor lekko tego zdjęcia i dam barwę, że wiecie, że dam trochę cieplejsze te zdjęcia i to zdjęcie takie będzie miało fajny kolorek wtedy. Widzowie, ja zrobiłem te zdjęcie i to zdjęcie wyszło właśnie tak, jak teraz widzicie. Obrobienie tego zdjęcia zajęło mi 6 minut, a wydaje mi się, że to nie jest, wiecie, długi czas na obrobienie zdjęcia. Także myślę, że moje zdjęcie wam się spodobało. Dobra, no to wracamy do tego miejsca, na którym rozpoczynałem filmik. To znowu z Juksikiem. Siema. I z Bartkiem Korzekwą. Siema, to, witam. Żeby dać werdykt, kto wygrał film. Ja jestem bardzo ciekawy, kto wygrał. No, a ile tam było do wygrania? 20 zł chyba się zakładaliśmy. Jakoś tako. No to teraz powinniście widzieć mój ekran. A więc macie tutaj głosowanie, które było na moim Instagramie, był link. I u chłopaków chyba też. Jak patrzę na te wyniki, to przez chwilę miałem wrażenie, że Juksik trochę oszukuje. Jak oszukuje? Wytłumacz mi to. Dziwnym trafem wszyscy głosowali na Juksa i myślałem, że Juks coś tu ustawił. Ale jednak, jeżeli wszedłem w results, czyli tak jak teraz widzicie, okazało się, że zagłosowało aż 38 ludzi i już 29 osób zagłosowało na zdjęcie Juksa. Co jest? Ja się nie spodziewałem, kurde, że wam aż tak się spodoba zdjęcie Juksa. Ja się nie spodziewałem, że moje właśnie się spodziewa. Moje właśnie spodoba, bo moim zdaniem najlepiej wyszło Korzekwy, bo mam fajny pomysł. Czy najbardziej Juksa właśnie podobało? Gadam sobie z Juksikiem, jak Juksik sobie obrabiał te zdjęcie i mówi: kurde, ale to zdjęcie słabo wyszło. Mówię, co ty, nie poddawaj się. Dobra, no to powiem wam, że to już jest na tyle w tym filmie. No i tak jak ustaliliśmy z chłopakami, te 20 zł, co wygrał Juks, teraz przeznaczy na kolejny filmik, który będzie u niego na kanale. Także możecie wbicie się do chłopaków na kanały i Instagramy do mnie też, bo ostatnio bardzo fajne fotki w latyniach, jak na przykład ta. Wszystko jest w opisie, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi, dzwoneczkiem, łapkujcie. Ode mnie to na tyle, trzymajcie się, miłego dzionka, elo!